Cześć wszystkim, witam was w siódmym odcinku z Brawl Stars DMS 3 na Ninja Kiwi. Dzisiaj będzie dosyć śmieszna mapa, oczywiście medium, jeszcze nie czuję się zbyt dobrze na hardzie. No, ta mapa jest dosyć śmieszna, ponieważ trasa biegnie w sumie cały czas wokół jednego punktu. I w tej sytuacji prawdopodobnie nie będzie w ogóle przydatny tak shooter. Ponieważ wcześniej stawialiśmy go w takich miejscach fajnych, w których on mógł strzelać w różne miejsca. No chyba, że go ustawię jakoś tak po lewej, u góry, po prawej, ale na razie nie pokrywa zbyt dużo powierzchni. Więc niestety się nie będzie za bardzo opłacało go brać. Spike tutaj, jak wiemy, też nie jest zbyt dobra. Za krótka by tu była trasa, może potem go ewentualnie wykupił. Wydaje mi się, że to może być pierwsza mapa, w której ten bumerang będzie dobrą małpką. Nie wiem, czy ona się bardzo dobrze sprawdzi. Na pewno potem będę jej ulepszał zasięgi i takie tam. Ale ta mapa widać, jak widzicie, jest pod tym względem ciężka, że tutaj prawie w ogóle nie można postawić jakichkolwiek wież. Ponieważ nie ma praktycznie miejsca. O, jeden piksel. Nie wiem, spróbuję zacząć z tym bumerangiem i zobaczymy, ustawię go na razie tutaj przy centrum. Postaram się dojść do momentu, żeby na samym środku postawić Monkey Bacon, co on dodatkowo zwiększy zasięg wieżyczką. I zobaczymy, może to jakoś zadziała. Oczywiście muszę jak najszybciej zakupić sobie jakąś zwykłą mapkę, bo sam bumerang tutaj za dużo, za szybko nie zrobi wszystkiego. Tylko muszę dobrze pomyśleć, gdzie ją umieścić. Czy tutaj przy wylotówce? To może nie być taki zły pomysł. Będzie sięgała bardzo dużo w tym miejscu. Tylko czy Bacon ją nie sięgnie, no ale już tam trudno. Zobaczymy, jak sobie z nim poradzą teraz. Co by się w ogóle teraz opłacało ulepszyć, no? Multitarget, żeby 5 balonów naraz strzelić. Nie pamiętam nawet, czy to w ogóle działa tak, jak mi się wydaje, czy nie. Ale spróbuję to ulepszyć. Może nie będzie to strata całkowicie pieniędzy. Może nie tak źle. Kurczę, ten bumerang czasem nie trafia. Dobra, ulepszę może teraz tutaj małpki zaraz, piercing darcy. Dobrze by było zarobić jak najszybciej na armatkę i gdzieś ją przy środku umieścić. O, i to jest fajna mapa, ponieważ w sumie tutaj można stawiać wieżyczki tylko w jednym miejscu i sięgają prawie wszędzie. Czyli nie trzeba myśleć, żeby umieszczać gdzieś, powiedzmy, armatę w dalszych miejscach. I super mapka może być tutaj naprawdę ciężka. Może się z jednej strony opłacać, a z drugiej nie. Spróbujemy zagrać w ten sposób, że ją wezmę mimo wszystko. Ale jest bardzo duża możliwość, że ona nie będzie w ogóle trafiać w te balony. Bo będą one dla niej za szybkie. A jak wiadomo, super mapka nie trafia za bardzo. Takie za bardzo szybkie balony, które jeszcze w dodatku sobie chodzą po okręgu. Ale zobaczymy. Myślę sobie teraz zakupić czy większy zasięg dla tej małpki, co mi prawie w ogóle nic nie da. Czy może ulepszenie, żeby ta bumerangczka mogła niszczyć 8 balonów na raz. Na razie może nic. Zastanawiam się, czy byłoby to miejsce, żeby postawić Ice Balla gdziekolwiek w jednym miejscu. Najlepiej, żeby to sięgało tuż przy tej wieżyce i postawić wszystko na to właśnie, że te balony będą się, znaczy, że te bumerangi będą się pozbywać tych zamrożonych balonów. A jak również katapulty.
Dobra, jak najszybciej katapulty zdobyć. To jest podstawa. Widzę, że tutaj powoli coś będą przechodzić chyba. Ale powinien zdążyć zarobić na to. O, ta się pozbędzie, tego balona? Niestety nie, czyli dwie straty w zdrowiu, niestety. Ale trudno, niech będzie pierwsza katapulta. Może ta bumerangowa małpa jednak się za bardzo nie opasała. Bo ile ona do tej pory zniszczyła balonów? 343, a to tutaj 220. I ją postawiłem trochę później niż tą. Czyli bumerang wciąż chyba nie na tą mapę. No cóż. Zobaczmy, jak to się będzie sprawowało teraz z tymi armatkami. Dobra, coś tam się ten bumerang pozbywa faktycznie. Trzeba będzie go ulepszyć zaraz może. O, cyk. Teraz priorytet, żeby ulepszyć armatkę i być może tutaj wstawić faktycznie jakiegoś icebola, co będzie zatrzymywał te balony. O, ciekawe, czy sobie to poradzi teraz. No jasne, że nie przechodzą mimo wszystko, kurczę no. Czyli czyżby to była jednak słaba strategia z tą mapką? Kurde, tak dużo ulepszona, a i tak nie trafia we wszystko. Ten głupi pomysł był w takim razie, żeby ją umieszczać, niestety. Może później się zwróci. Ciekawe, czy w ogóle dam radę zarobić na tego. Właśnie ciekawe, czy najpierw umieścić icebola, czy spróbować zarobić na Monkey Bacon. Chyba spróbuję najpierw icebola. Przy czym oczywiście będę musiał ulepszyć też tą zwierzę, żeby ona niszczyła też te zamrożone balony. Za bardzo przechodzą. To jest niesamowite. Frogbombs. Coś tam nawet niszczy, ale kurczę, no, za bardzo nie trafia ta głupia bumerangczka. Niestety. I nawet ta już małpka nic nie robi w takim miejscu malutkim. Zapewne to przegram. Ale powiedzmy, że jeszcze zobaczymy, do której fali dotrwam. Czy jakoś może dalej, czy bliżej, ale raczej nie za daleko. Dobra, jak najszybciej iceball. O, a teraz nic nie przeszło. Ciekawa sprawa. Powinno być niby z każdą falą coraz ciężej. Niestety ten bumerang tutaj nie działa. No to może nawet ta katapulta by się bardziej opasowała od bumeranga. Tylko musiałbym po katapulcie od razu jak najszybciej zakupić zwykłą małpkę. Dobra, iceball. Zobaczmy, jak to będzie śmigać. Mogę ją gdzieś tutaj w tym miejscu umieścić? Kurde, niestety nie. O, to niech będzie tu po prostu. Hej, daj mi ją umieścić. Parę pikseli od ogona małpki. Wider radius, zobaczmy. Ciekawe, czy ta mapka jest wystarczająco inteligentna, żeby niszczyć te balony, które nie są zamrożone. Chyba nie, bo słyszę strzały nieudane. No i tak przechodzą rzeczy. No nie. Czyż prawie 1/3 zdrowa stracona. O, ale właśnie, kurde, ja w ogóle nie ulepszyłem tego bumeranga. To dlatego nic nie niszczyło. Frulit, balons. No niech będzie. Tylko, że już tak sporo kasy wydałem, a jeszcze w ogóle nie ma super małpki. Dobra, może na tym... może na tych wieżach już wystarczy. Ale wątpię, kurno no. 4000 teraz uzbierać na takiej małej ekipce. To się przyda i to się przyda.
No, wszystko prawie ulepszone na maksa, oprócz tego, że to nie ma takiego zasięgu wielkiego. Ale nie musi. No i niby to sięga wszędzie, a jednak nie. Czy super mapka w ogóle sobie tutaj poradzi? Dobre pytanie. Jeżeli nie będzie za bardzo trafiać przez to, że te balony będą tak w koło latać. To może być najgorszy zakup na tą mapę istniejący. Z drugą strony jak armaty nie będą sięgać do maba, to też będzie lipa trochę. O, i będą musiał umieścić tą super mapkę gdzieś nie po środku. Ale myślę, że umieszczą ją wyżej niż niżej. A może jednak niżej. Żeby przestawić być może tego Monkey Bacona w ten sposób, żeby sięgał jeszcze tej małpki. Dużo to nie zmieni. Może to nie być nawet dobry pomysł. Widzę, że nawet tutaj idzie. O, i znowu przejdzie. Niestety. Może ta spakopulta jednak będzie dobra. Ciekawe, czy bym ją w stanie umieścić gdzieś tutaj, ale to chyba by się raczej nie opłacało. A, skoro przychodzą balony, to chyba powinienem umieścić jeszcze jedną armatę. Bo inaczej będzie lipa. O, i tak przychodzą zielone, jakieś tam kolejne. A może zwiększę zasięg po prostu tym małpkom? Może to będzie lepsze? Dobra, chciałbym to umieścić w taki sposób, żeby tam na dole dało też tej mapce ostatniej rzeczy. Czy daje? Nie wiem. Kurde, chyba nie. No was silniejszy sygnał. I gdzie teraz sięga armata? No, dosyć daleko. No i co teraz z fajaczki? To teraz jak daleko zamrażę w ogóle. Ale i tak przychodzą balony. Ech, kurde no. Strata ze stratą normalnie w tych zdrowiach. Wydaje mi się, że tego już nie da rady odratować. Skończy tą grę. 25 fala. Ze zrezygnowania. Dobra, w takim razie skoro było speku pulta, czy tutaj zadziała w ogóle? A może mógłbym tutaj ją umieścić gdzieś na dole? Czy nie za bardzo? Nie, za mało miejsca. Chociaż nie. Czekaj, jest miejsce. Ale w tamtym miejscu nie będzie prawie nic robić, więc bez sensu. Ech, no i jak najszybciej uzbiera się na zwykłą mapkę. No ja nie wiem, to jest dziwne po prostu, już byłem tak zrezygnowany, a spróbowałem taką samą strategię jak wcześniej z tymi tak shooterami. Mimo tego, że teoretycznie mogłoby się wydawać, że to jest takie gówniane miejsce na nie i tak dają sobie radę lepiej niż ten boomerang czy katapulta, to jest po prostu wow. Ciekawe, czy uda mi się uzbierać teraz na super mapkę, bez wydawania większej ilości pieniędzy. No, widzę, że to już może być problem lekki. Powoli lubią przechodzić te baloniki, trochę dalej. Myślę, czy ustawić sobie kolejnego tak shootera zwyczajnie. No i chyba nawet tak zrobią. I już zauważyłem, że właśnie opłaca się je umieszczać właśnie w taki sposób. I raczej więcej niż 4 ich umieszczać nie będą. Ale w taki sposób myślę, że będzie dobrze. Dzięki temu, że je ulepszam na super zasięg, to potrafią sięgać jeszcze tam troszeczkę wyżej. I to naprawdę bardzo sporo daje. Bo potrafią trochę podniszczyć te balony, które tam troszeczkę dalej przejdą. O! Widzę, że już jednak jest problem pewien. Ponieważ trochę się zagrupowałem, jak widać.
powinien był trochę więcej umieścić jednak tych armat. No dobra, no. Jedna czy dwie więcej to nie będzie w niczym przeszkadzało. Cyk. I od razu ulepszony na maksa. I tak się zastanawiam, czy zostawić ją na first, czy zmienić na last. Chyba zostawię ją na first. Niech się pozbywają po kolei tych balonów czy coś. Teraz ciekawa zagłoska, czy faktycznie uzbieram na tą super mapkę. Dwie fale kosztowały mnie po 1000. Czyli jakbym nie kupował nic przez kolejne 4 fale, to może nawet będę miał kasy na to. Albo bacona zwyczajnie kupił. Nie no, fajnie by było na to zaoszczędzić. W ogóle nic z niczego, nagle gra zaczęła w ogóle... No, przestała logować. Ciekawa sprawa. Nic kompletnie nie robiłem. I tak postanowiła się po prostu... No już nie będę się zacinać, coś w tym stylu. Dobra, ustawienie tego na last to był... Znaczy na first to był dobry pomysł. No mają z zasięgiem lekki problem te wieże, niestety. Zwiększę tutaj tej jednej mapce o 90. No, jeszcze tylko 1000. Czy będzie to taka runda, że będę mógł na to zarobić już? Niestety dwa zdrowia stracone. Czasem tak bywa. Trochę czasem za dużo się przyoszczędzi. I już jest problem. I chyba dam radę uzbierać przed moabem. Z tego co pamiętam, moab jest 36 fala. Dobra, pięknie. Może je tu spowolnię troszeczkę. Chyba trochę nie trafiłem. Kurde, to jest bardzo niedobrze. Mogłem już postawić tą super mapkę, ale oczywiście nie pozwoliło mi. No nic. No nawet się nie postarałem. No dobra. I jak najszybciej zasięg na niej, no. Niech sobie strzela, no. A czy może jej zasięg? Bardziej by się chyba najpierw opłacało Monkey Bacona, bo to zwiększy przy okazji wszystkim innym. To może być nieco lepsze. Hej, może tylko tak shootera czwartego postawię. No, ciężka mapa dosyć. Oczywiście super mapka postawiona nie na środku. To mógł być problem pewien. Dużo czarnych znowu, no. Dobra, bacon szybko. No i zarąbisty zasięg dla wszystkich, wiesz? Prawie wszystkich, no dobra. I jak dużo super mapkę zyskała? No raczej tak. No to jeszcze jej tylko ulepszyć ten zasięg. I może jak najwięcej tych armat. Tutaj dosyć sporo się przydarło na raz, ciekawe. Ej, ta super mapka, która nie będzie trafiać za nic w te inne rzeczy. I kurde, przeszło, no. Ile to kosztuje? 510. No to nie będzie dobre. Lepiej jakbym już tutaj kupił, o. Za 1020. Cyk. Ładny zasięg. Kurde, a mogłem ją umieścić na środku i by sięgała do wszystkiego. No trudno. Myślę, że teraz dobrym pomysłem będzie umieszczenie tego tak shootera z czwartego w ostatnim miejscu. Jak najlepiej umieszczone, ulepszonego. O! I co teraz? Ciekawe, czy przejdzie, czy nie. No to jest pewien problem już w tej chwili.
Armaty nie zdążyły zareagować i jest bardzo duży problem. No i chyba przejdą. Cholera. O, nie zdążyłem nic. Game over. Super mapka tutaj. Może nie będzie dobrym pomysłem. Może na spamie po prostu tych armat. Spróbuję z armatami w takim razie. Szósta w strategii bez supermapki. Ciekawe, czy przejdzie. A nie, czekaj, co jest grane? 36 przecież medium powinno być. Ciekawa rzecz. Myślę, że skorzystam sobie z Pineapple'a, żeby trochę obić tego surowca. Wydaje mi się, że powinno to troszeczkę przynajmniej pomóc. Armaty też sięgają dosłownie wszędzie. 215, jeżeli to kupię, to nie będę mógł już kupić Pineapple'a, więc chyba nie. Kurna, za wolno wybuchło. To było zmarnowanie pieniędzy totalne. Ale nawet się udało. Czy powinienem był to kurna ulepszyć? Ja nie wiem, o co chodzi, bo czyżby Pineapple nie był uzależniony od lagowania gry? Z tego co pamiętam, to przecież jak graliśmy na medium na innej całkiem mapie, to one działały w taki sposób, że wybuchały dosyć szybko stosunkowo w porównaniu do
szybkości latania sterowca. A teraz kurna umieściłem ją w... nie wiadomo jak daleko od sterowca i tak ją ominął. Tego owoca w sensie. Bez sensu. No dobra, przynajmniej mam po raz pierwszy pokonany. Aż się gra zgliczowała, bo tutaj ucięło M-kę. I bez supermapki w ogóle. Jest ciekawa sprawa. Teraz się zastanawiam, czy umieścić więcej tych armat, czy być może kombinować z tymi tak shooterami, które teoretycznie mają zasięg. A mógłbym je w sumie tak umieścić, żeby były w takim kółku. To będzie zabawne. Dosyć. No. I nawet powinny sięgać gdzieś tam. Ciekawe, czy to będzie w ogóle dobry pomysł. A potem na spamie jak najwięcej tylko tymi armatami. Ciekawe, jak długo na tym przeżyje. Czy zniszczy kolejnego moba, czy też nie? Wow, ale szybko kasa leci. Pięknie. Tutaj Jungle Dance w pewnym momencie dosyć szybko ulepszyłem, a chociaż musiałem czekać na nie niestety. Ale wydaje mi się, że to za dużo problemu nie zrobiło. O, mogę jeszcze kolejnego umieścić, super. No, nawet gdzieś tam ma zasięg. Taki w miarę opłacalny nawet. Kurczę, to jest mapa po prostu dla tak shooterów. Pod warunkiem, że mają ulepszony zasięg wystarczająco. Dobra, i więcej już nie. Tyle wystarczy tak shooterów w tym miejscu. Resztę miejsca, które mam tutaj w środku, myślę, że zagospodaruję armatami. Bo tutaj jest po prostu tak dużo tych balonów w jednym miejscu, że aż to się samo prosi, żeby umieścić armatkę. Tylko może poczekam, aż przejdzie ta fala. Raczej nic nie powinno przejść. Coś tam jeszcze podokańczają. Wolałbym sobie popostawiać rzeczy, póki... No jak mi gra nie laguje, raczej nie. A teraz już raczej laguje właśnie z winy tych balonów, że ich jest tak dużo. A nie dlatego, że ma słaby sprzęt czy coś. Ciekawa taka końcówka tej fali. Początek był taki porąbany, a teraz... Tak, trochę mniej ich leci. Chyba, że przez przypadek nacisnąłem kolejną falę. I tego nie zauważyłem. Nie wiem. Ale ładnie kasa leci. Albo jeszcze tą super mapkę jednak gdzieś. Nie, ona się tu nie opłaca. Jak wcześniej ją kupiłem, to kurna nic mi prawie nie dała. Dobra, gdzie tą armatką teraz? Gdzieś tutaj? Ciekawe, czy w ogóle ich zmieszczę tutaj tyle, ile będę chciał. Nie wiem. Niech będzie, że na razie umieszczę ją jak najbliżej. O, w tym miejscu pięknie. Polepszę na maksa i już nie mam kasy na następną, niestety. Wydaje mi się, że przy niej bym wolał mieć lasta. A przy tej drugiej first. Bo teraz ta bardziej sięga tam do końca. A ta powinna się czasem zajmować tym, żeby tutaj pozbywać się tych balonów, które tam trochę za daleko doszły, że tak powiem. To jest ciekawa sprawa dosyć. Wcześniej przecież za każdym razem jak nie stawiałem tej super mobki, to ten śmigłowiec dawał radę przelatywać. A teraz jednak taka mapa, że nie dał rady. Przy takim ustawieniu wszystkiego. Dobra, gdzie tą armatę? Czy mogę odlagować tą grę w jakiś sposób? Coś tutaj... Włącz przyspieszenie sprzętowe. Chyba dużo mi to nie przyspieszyło. Co ta armata taka jakaś dziwnie duża? Dziwne? Kurde, to przyspieszenie sprzętowe nic nie zwiększyło w sumie. Op, jeszcze mi kurnało, odskliknęło, bez sensu. Mówię lepsze, jak to szybciej.
Jedna ta pojedyncza małpka, następny duale cały czas. Maksymalnie ulepszona i coś tam robi. No, ładne lagi, ładne. Myślę, że teraz umieszczę armaty gdzieś tutaj u góry, tak mi się wydaje. Może nawet już pomyślę, żeby to zrobić, bo zaraz sterowiec kolejny wyskoczy i będzie problem. No tylko czy dam radę gdzieś się tutaj umieścić? No nie, nie będzie miejsca. Ale jaja. O, jednak jest miejsce. Trzeba idealnie wymierzyć. Cyk. Postaw się. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Gdyby mi tak nie lagowało, to mógłbym trochę łatwiej wymierzyć. No, teraz to niestety nie za bardzo z tym idzie. Ale chyba nawet powinno się udać tą mapkę przejść. No i tak będę musiał przyspieszyć, bo kurde, przez większość czasu nie gadałem nic. To by było bez sensu, żeby to zostawiać tak. Te próby nieudane z jakimiś katapultami. Aż mi głupio, kiedy o tym myślę, że w ogóle próbowałem cokolwiek z tymi dwoma wieżami najgorszymi w tej grze. Niektórzy jeszcze korzystają z tego Icebola i nawet sporo tego umieszczają na takiej mapie i im to nawet całkiem sporo daje. No ja akurat miałem takiego pecha, że mi raczej za dużo to nie dawało. No teraz go powinni szybciej rozwalić niż wcześniej. Co nie? No coś problematycznie chyba. Jak to spękło? Sporo tych czarnych. O, o, jak ładnie, jak szybko. Dobra, teraz mogę wymierzyć. Tu mogę jeszcze umieścić. Ja w tym miejscu, czy nie za bardzo? Póki mi gra nie laguje, to pokombinuję. To tu raczej nie. Tutaj mieści się ledwo dosyć. Tutaj mieści się dosyć łatwo. I tutaj na skraju już w ogóle. O, coś tu jednak jest. Jeden piksel. Spoko. Extra range, lecimy z tym. Kurczę, jak one przechodzą, skoro tak dużo bomb na siebie dostają? To jest ciekawa sprawa. Skończy się na tym, że na tej mapie nie umieszczę bolonów w żadnym innym miejscu niż tylko w tym kółku. Chociaż jeżeli będziemy jeszcze dostatecznie długo grać, to może uzbieram wystarczająco kasy i nawet się coś tam poustawia. Wydaje mi się, że kolejne armatki. Cyk. Już praktycznie nie widzę, że tam w ogóle cokolwiek umieściłem, to jest dobre. O, dużo tych ceramik. No niestety z ceramikami i armaty sobie ciężko radzą. Ale cały czas nie jest to wieża, która jakoś bardzo często wylatuje. Już mam pieniądze na kolejną armatką. Teraz ją umieszczę w tym miejscu. O, co było tak ciężko. I kolejna fala. Fajnie jakbym tutaj dał radę umieścić jeszcze dwie armaty i to najlepiej przed 50 falą. Tylko czy to się uda? Nie mam pojęcia. No, coś tutaj podejrzanie, mało balonów leci. Och, teraz na mnie poszło. Dużo ich. Czy mi się wydaje, czy trochę za słabo przyciszyłem tę gierę? Kurczę, mam ją na 27%, a i tak jest tak głośno. Ciekawe. Dobra, sporo kasy. Lecimy z tą armatką. Wolałbym ją umieścić tak właśnie bardziej na skraju. Nawet jeżeli potem nie dam rady umieścić kolejnej gdzieś w środku, no trudno. Okaże się po tej fali, bo pewnie już będę miał wystarczająco pieniędzy. Oj, lecą, lecą te balony. A może umieszczę w ogóle wokół tego same te lodowe. Chociaż wtedy w ogóle nie będą działały te tak shootery na nie, więc bez sensu chyba. Fajna sprawa jest, że w tych
nie wiem czy to od czwartej, czy dopiero od piątej części, są te Gluganery, czyli prawie jak zamrażająca wieża, ale jednak strzelająca właśnie takim oglutem. To jest spoko całkiem na spowalnianie chyba. Ale to dopiero przyszłość. Przyszłościowe jakieś rzeczy. Czy w tej fali nie będzie jeszcze sterowca kolejnego? Sam nie pamiętam. Kurczę, no nie mogą zniszczyć tych żelaznych, naprawdę. Jest tak gęsto z tymi balonami, że chyba ciężko dosyć. Będzie sterowiec ukryty za tęczowymi. Jakaś fala była taka, że faktycznie, czy runda, że był schowany. 2700 monet z jednej fali, wow. Czy tam z jednej rundy. No, dam radę tu postawić. He, coś czuję, że chyba jednak nie. No nic, no to w takim razie trzeba zacząć stawiać w różnych innych miejscach. O ile gdziekolwiek będzie miejsce na armaty. Może nie będzie miejsca na armaty. Ale ty tak tą grę lagujesz, że ja nie ogarniam, nie? O! To było miejsce. Widziałem, było. Na pewno. O kurde, oszukała mnie gra, czy co? O! Gdzieś w tym. W tym. Pięknie. Kurde, łamie się. Ale tak idealnie, żeby tam postawić, no. Jej! Szybko ulepszenie na maksa. Pięknie. I gdzieś kolejną, tylko gdzie? Może teraz od tej strony wymierzą. Czy gdzieś tutaj się zmieści po prawej stronie. Ciekawe te armaty, że nie chcą się zmieścić, to bardzo. Czyż było u góry było więcej miejsca niż tam u dołu, czy po prawej? No i ostatecznie nie było miejsca, super. Ale ja to widziałem, że się mieściło, kurde. Bez sensu to wszystko. No czemu to się nie chce zmieścić, jak to się mieściło wcześniej? Mam nadzieję, że czwarta część już będzie trochę mniej zlogowana. Chociaż niestety chyba też jest przeglądarkowa. Ale może już to bardziej naprawią. Rety, no serio? No nie da mi chyba tutaj umieścić tej armaty. Kliknę sobie w losowym miejscu, nic się nie dzieje. Ciekawe czy jak będę tak klikał w roz... O! Trzeba było tak od razu, kurde no. Wystarczyło nas spamować. Ta fala. Akurat jak zacząłem kolejną rundę, to się odlagowało. No super. I zaraz i tak się odlaguje znowu. Ranych balonów jest tak bardzo dużo. Dobra, teraz nie wiem, gdzieś tutaj po lewej stronie. Fajnie by było tutaj coś postawić. Gdziekolwiek. Coś cokolwiek? O! Cyk. Ulepszenie na maksa. I to jest ostatnia runda. Czy chcę coś zrobić może z tej okazji? Mógłbym zamienić tą mapkę na zwyczajnie pieniądze i odzyskać trochę i kupić sobie armatkę kolejną. To będzie dobry pomysł. Kolejna armata zniszczy o wiele więcej niż taka prosta małpeczka. I umieszczę ją. Czy tutaj to jest w ogóle dobry pomysł? Trochę powątpiewam. Gdzie ma zasięg to? Nie za daleko. O, mam 997 monet, ciekawe. No, było to miejsce.
No ci blisko innej wieży, no ale trudno. Czy przejdę tą mapę na medium? Bez supermapki jakiejkolwiek. Pytanie stulecia. Gra głośna jak nie wiadomo co. Jak samolot startujący. Dwa śmigłowce. No to chyba przegrałem. Kurde, jak? Aha, okej, dobra. Coś tam jest zniszczyło, ale chyba nie za dużo. Juhu, przeszedłem na medium tą mapę. Ciekawy medal, ma taki kolor akurat jak mapa. Dobra, gramy dalej, gramy dalej. Na pewno gdzieś tu jeszcze mogło umieścić to armaty, jestem tego pewien. Ale to jest takie trochę głupie, że właśnie nie mogę nigdzie jej umieścić. Nuda. A w tym miejscu chociaż? Też nie za bardzo. Kurde. Tylko gdzieś po skraju. Gdzie ja tam po skraju będę? Nie opłaca się to. Nic, nic. Znaczy mogę jakiekolwiek przynajmniej inne wieże stawiać w tych miejscach? Na przykład takiego tak shootera? Mogę. No to jak tak shooter ma miejsce, to spoko. Zajmuje trochę mniej ta wieża. Więc już z nią można kombinować przynajmniej. Jeszcze tutaj? Super. Ciekawe, czy ja faktycznie tak po prostu znajduję jakieś takie miejsce spikselowane. I dlatego tylko mogę tam umieścić. Czy może po prostu w innych miejscach nie trafiam? Albo faktycznie jest to zwężone. No ciekawe, czy tak shootery cokolwiek dadzą w tych miejscach dziwnych. Teoretycznie coś tam powinny. Faster, faster! A może tu na dole umieszczę zamrażarkę? Trochę będzie spowalniać te balony. W sumie to może nie będzie głupi pomysł taki. Powinienem mieć kasę po tym już. A nie, jednak nie, bo to była krótka fala. No dobra. Krótka runda. Ale po tym już będę miał kasę, jeżeli ją przejdę. No z tymi śmigłowcami to jest przerobana sprawa, bo przecież no przelatują w coraz większych ilościach. Czy dobrze pamiętam, że na 57 fali jest aż trzy sterowce są? Nie pamiętam. O, teraz jest schowany. Moabik pod innymi balonami. U, aż dwa. Niedobrze. Ale bez problemu, jak widzą, przeszło. Iceball, iceball. Mogło umieścić go gdzieś tutaj po środku, bo jest tak malutki. Ale tak shootery wtedy nic nie będą robić, więc to chyba jest bez sensu pomysł. To ma za mały zasięg. Tak shooter może najpierw kolejny gdzieś? Nie, dobra, to stanie, bo może dać faktycznie trochę więcej. Tylko właśnie ciekawe, czy umieścić go bardziej tutaj na górze? Chyba tak. Może zrobić mu prywatny bacon. Będzie sobie zamrażał co jakiś czas. To może być niezłe nawet. O, i sterowiec. No, sterowca nie zamroziło niestety. Kurde, szkoda, że nie zdążył go rozwalić. To było dziwne. Normalnie powinno być. Móc. Dobra, drugiego iFrosta tutaj nie będzie się opłacało umieszczać. Ale być może Monkey Bacon. Nie, a może nie. Dobra, o. Świetne miejsce na tą wieżą. Ciekawe jak to daleko pójdzie.
fajnie to zamrażam. Tylko jest łatwiej dzięki temu. Ciekawe, czy można zamrażać te balony. Te, w sensie... żelazne też, spoko. To świetnie wręcz. Czy mogę to jeszcze bardziej ulepszyć? Nie, już jest na maksa, no dobra. O, ciekawe, nawet coś tam niszczy. Samemu. Zabawna sprawa. O nie, i zaczęło lagować grę znowu. No to fajnie. O, tu było miejsce. Kurde. Start rund. No i niestety na ceramiki jednak to nie działa. Ale przynajmniej pomoże z niektórymi innymi. Chyba jeszcze nie grałem w na żadnej mapie, żeby nas spawnowo tak dużo, wiesz, mi się wydaje. Być może na tej trzeciej, co wcześniej wydawała mi się lodowa, okazała się taka maszynowa. Tam ustawiłem całkiem sporo armat. Ale tutaj już chyba tą ilość pobiłem, tak mi się wydaje. Bardzo szkoda, że nie ma miejsca te armaty, no, tak dużo będę mogły dać. No, tak shooter, czy zmieszczą się tutaj w ogóle kolejne jakieś? Czy już nie? O! Ciekawe. Nawet się mieszczą. Bo próbuję je stawiać bliżej tej kreski. No bo niech będzie gdzieś tu po środku. Nie wiem, gdziekolwiek. Spamuję, niech się to się w końcu położy. Dobrze. I jeszcze w jednym miejscu, którymś... Może, nie wiem, gdzieś tu na dole? O, było tam miejsce. Pięknie. I już nie ma kasy. A to jest spoko, bo dzięki temu, że niszczą trochę te armaty, te zamrożone balony, to i tak coś tam dzięki temu też... mogą się niszczyć. No, chociaż ten tak shooter mało tutaj zabija. O, dwa śmigłowce lecą. Lecą szalone. Ciekawe, czy zniszczą się dosyć szybko. Kurde, no co oni tak nie poradzili sobie z nimi za szybko? Przelecieć pierwszy raz? 56 fala? A jednak nie! Bardzo dobrze. O kurna, kolejne dwa. O, lagi. No, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czy na pewno nie mogę postawić w takim razie armaty? Jeżeli tak, trochę bliżej być może krawędzi będę próbował ją umieścić. No jednak chyba nie. No nic, to tak shooterki, jak najwięcej. Zaraz gdzieś tutaj. O, gdzieś tutaj jest miejsce. O, bardzo dobrze. Powiedzmy, że następna fala. Wolę poczekać, aż trochę pozbierają. No i znowu, kurna, dwa sterowce. O kurna, za dwoma sterowcami kolejne dwa sterowce. No to chyba to jest już koniec nasz. Tak mi się zdaje. Chociaż... jeszcze nie wiadomo. Może sobie poradzą. Żółte balony, ups. Z chwilą mi się wydawało, że z zielonego balona wyskoczył żółty. A, i tracę trochę zdrowia, no. Dobra, dlaczego straciłem to zdrowie? Ponieważ, nie wiem, za mało armat. Już nie ma miejsca na armaty w ogóle, no.
Dobra, będzie trzeba umieścić ją gdzieś tutaj na dole. Niech już będzie. To być może to faktycznie tego wina było, że było ich za mało po prostu tych armat. A teraz tutaj trochę będzie niszczył i będzie fajnie. I kolejny tak shooter w jakimś miejscu dziwnym. A tu nie da rady, a tutaj? Też nie? A tu? O cholera. Nie ma już miejsca nigdzie. Ups. To niedobrze, To niedobrze. I nie stać mi na bomby, A to nie ma większego zasięgu niestety. Co zrobić? Czy umieszczać gdzieś po prostu wokół? Na dalszym planie? No chyba tak. O, tego się nie spodziewałem, że tak pójdzie z grubej rury. Trzy sterowce. Śmiesznie, że zginęły w tym samym momencie. O, kolejne trzy. O nie, ich jest znacznie więcej teraz. Game over. No nic, no 58 fala, widać bardzo dużo sterowców jest na tej fali. Została nam ostateczna mapa w tej grze. Jeżeli będzie jeszcze trudniejsza od tej, no to może być ciężko. Ale no muszę pamiętać, że nieważne jaka mapa, ten tak shooter to jest po prostu kozak, wieżyczka. Więc może z takimi myślami jakoś to się uda i... Czas na ostatnie chyba dwa odcinki następne. Na razie.